Cześć kochani, witam cieplutko u mnie na kanale. Dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem i dziś mam dla Was ulubieńców. Kilka rzeczy mi się tutaj fajnych zebrało, kilka rzeczy zaczęłam używać i oczywiście podbiły moje serducho. Zaczniemy może od produktu do demakijażu. Powiem Wam, że bardzo sceptycznie podchodziłam do tego produktu. Podchodziłam praktycznie jak pies do jeża. Natomiast jest to, jak widzicie, olejek z Bielendy. Tu jest olejek arganowy i kwas hialuronowy. Nie ma tutaj dużo, bo to jest tylko 140 ml. Jak widzicie, zużycie jest całkiem spore. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ten produkt sprawdza się idealnie do demakijażu wieczornego. Powiem Wam, że świetnie się sprawdza na mojej przetłuszczającej skórze. Ja generalnie moczę sobie dłonie, dwie pompki nakładam właśnie zagłębienie, rozcieram i nakładam to na twarz, masując delikatnie. I powiem Wam, że produkt rozpuszcza wszystko, i podkład, i tusz, i liner, jak czasami zrobiłam kreseczki na oczach. Wszystko ładnie, pięknie jest rozpuszczone. Później ja nie zmywam tego produktu wodą, tylko nasączonym płynnym micelarnym płatkiem. Wszystko pięknie schodzi, skóra nie jest podrażniona, nie jest zaczerwieniona jak po niektórych płynach micelarnych. Jest ładnie oczyszczona, jest miękka, jest delikatna i przede wszystkim olejek mnie nie zapycha, więc ja jestem mega zadowolona z tego produktu. Bardzo fajnie się sprawdza, myślę, że kolejne opakowanie się u mnie pojawi. Przepięknie pachnie ten olejek, także jak jeszcze nie próbowałyście właśnie demakijażu olejkami, to naprawdę polecam, bo jest to fantastyczna sprawa. Zostając przy pielęgnacji twarzy, mam kolejną rzecz z Bielendy. Jak wiecie, u mnie kosmetyki z Bielendy bardzo dobrze się sprawdzają. I tu mam serum odmładzające, neuromimetyczne, 95% wygładzenie zmarszczek. Ono jest niby na dzień i na noc. Jest go tu 30 ml. Jak widzicie, produkt jest normalnie z pompeczką, także super się go aplikuje. Bardzo przyjemnie, delikatnie pachnie. Natomiast ja używam tego produktu codziennie rano pod makijaż. Skóra jest rozświetlona, jest wygładzona, jest nawilżona. Bardzo ładnie ten produkt się wchłania. Nie zostawia takiej, wiecie, tłustej, lepkiej warstwy. Ja później na to serum nakładam jeszcze normalny krem pielęgnacyjny na dzień. Dla mnie produkt idealny. Świetny. Kupiłam go, powiem Wam, przez pomyłkę, bo chciałam sobie kupić kwas hialuronowy, właśnie to serum takie z pipetą olejkowe. Natomiast chwyciłam pudełko, patrzę, biało, niebieskie, ok. I dopiero w domu, wyciągając zakupy, zobaczyłam, że to jest zupełnie inny produkt, ale nie żałuję, bo bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Skóra jest świetnie nawilżona, także myślę, że kolejne opakowanie zakupię. Jeszcze mam dwa produkty z pielęgnacji. Zaczniemy może od kremu do rąk z Alverde. Jest to oczywiście produkt dostępny w niemieckim czy w czeskim DM-ie. Natomiast jest to krem bardziej o składzie naturalnym z wyciągiem z nagietka. 75 ml jest tego tutaj kremu. Nie jest on mega niestety wydajny. Natomiast sam krem jest dla mnie idealny. Świetnie nawilża dłonie. Skóra jest właśnie miękka, jest wygładzona, bardzo ładnie się wchłania. Ten krem nie zostaje długo taką tłustą warstwą właśnie na skórze. Tak się prezentuje. On jest taki troszeczkę, powiem Wam, gęściejszy, jeśli chodzi o jego konsystencję, natomiast bardzo ładnie się wchłania, szybciutko się wchłania, ten zapach się unosi przez chwilę w powietrzu. Natomiast nie do końca jestem pewna, czy to jest tylko zapach nagietka. Nagietek jednak troszeczkę inaczej pachnie. To jest taki krem o bardzo ziołowym zapachu. Natomiast ja takie kremy lubię, zapachy mi te nie przeszkadzają. Bardzo ładnie się wchłania. I generalnie powiem Wam, że ja ten krem mam zawsze w torebce, jak idę do pracy. I tam go używam. Ja potrzebuję właśnie kremu w pracy, który szybciutko się wchłonie, nie zostawi takiej, wiecie, tłustej warstwy klejącej na skórze. I widzicie, on się już fajnie wchłonął, skóra jest przyjemnie nawilżona, miękka, taka aksamitna, także polecam. Naprawdę krem jest świetny, to jest moje, nie wiem, trzecie, czwarte już opakowanie. I jak tylko mam możliwość kupienia tego kremu, to robię. Następny produkt, jaki Wam pokażę, to jest w zasadzie mleczko do ciała z Yves Rocher. Tu jest go 200 ml i to jest zapach bzu. I powiem Wam, że ten bez, po prostu ten zapach mnie powala. To jest zapach typowo kwitnącego bzu w maju. Nie ma tu żadnej sztuczności. Jak możecie zobaczyć, zostało mi mleczka tyle. Konsystencja jest bardzo fajna. Bardzo ładnie się wchłania. Powiem Wam, że ten zapach zostaje przez dłuższy czas na ciele. Także możecie zobaczyć,
Konsystencja jest bardzo leciutka, szybko się wchłania. Nie ma takiej tłustej warstwy później na skórze. Bardzo szybko można się ubierać. Nie jest to niestety produkt zbyt wydajny, bo ja go użyłam chyba od 3 tygodni i prawie go już skończyłam. Natomiast myślę, że z przyjemnością powrócę do tej wersji. Zobaczę, jakie inne jeszcze wersje zapachowe są właśnie z tego mleczka. Konsystencja jest świetna, bo to nie jest ciężka, to nie jest masłowata konsystencja. Nie trzeba nad nią pracować, szybciutko się wchłania. Ten zapach przez dłuższy czas unosi się wokół Was. Ja jestem zachwycona, także kolejny taki balsam na pewno się u mnie pojawi. Jak wiecie, ja kosmetyki z Yves Rocher często kupuję, większość się u mnie fajnie sprawdza, więc ten produkt też mogę Wam spokojnie polecić. No i mam jeszcze jedną rzecz z kolorówki. To jest serduszko z Make Up Revolution. Już Wam powiem, Peachy Pink Kisses. I to jest serduszko, które kupiła sobie moja córa, natomiast no ja się podłączyłam do niego. Kochani, tak wygląda. Takie piękne serduszko. Natomiast to, jakie to robi glow, powiem Wam, na policzkach, to jest po prostu mistrzostwo świata. Zobaczcie. Tak wygląda na palcach. Natomiast nie wiem, czy będziecie tutaj widzieli na mojej dłoni, jak wygląda wyświetlacz. Ja bardzo często ten wyświetlacz mam w filmikach. Uwielbiam ten produkt. Nie ma tu żadnego brokatu. Żadnych jakichś takich, wiecie, drobinek, które by błyszczały, natomiast to jest jedna wielka tafla. Podejrzewam, że to serduszko będziemy bardzo długo używały, bo jest tak mega, mega wydajne. Natomiast kolorystycznie jest piękne i ten rozświetlacz na mojej tłustej skórze trzyma się przez cały dzień. Nic się nie ściera. Czasami gdzieś tam podkład miejscami mi się już powyciera, czy bronzer. Natomiast ten rozświetlacz cały Boży dzień się ładnie utrzymuje na mojej skórze. Nie ma jakiegoś żadnego zapachu, także serduszko Wam polecam. Naprawdę jest kolorystycznie bardzo, bardzo ładne i takie tonacje ma troszeczkę właśnie bardziej złote, cieplejsze. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o moich ulubieńców. Dajcie znać w komentarzu, czy coś znacie z tych kosmetyków, czy któryś kosmetyk miałyście, używałyście, czy się u Was sprawdził, czy niekoniecznie. Czekam na Wasze komentarze oczywiście pod filmikiem. Dzisiaj, kochani, ja Wam dziękuję serdecznie, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!